Panie Maliniak! Szczęść Boże, księże proboszczu! Dzieci moje drogie, zebrałem was tu, aby wam coś oznajmić. Będziemy mieli gości. Jakiś przystojny ksiądz z Watykanu? Albo młoda zakonnica z kryzysem wiary? Nie, nie, nie. Rodzina uchodźców z Syrii. Abdullah, Fateh i mały Ahmedzik. Raczej wirus, bakteria i mały pasożyt. Musimy ich przyjąć. Dlaczego? Papież tak kazał. Ja już dawno mówiłem, że on jest PO. Spełnia się apokalipsa świętego Jarosława. Kurde, ledwo... Ledwo żeśmy Platformę pogonili, następna zaraz zalezie. Przed wojną uciekają, dom im zburzyli. Dom! Lepianka z wielbłądzich gówien. Tam nie potrzeba żadnej bomby, wystarczy byle deszcz i już cała chałupa się w nocniku mieści. Co mówi Biblia? Co mówi Biblia? Głodnemu daj jeść, spragnionemu daj pić. A naiwnemu gardło poderżnij. Odpowiada wesoło Koran. Pani Staniu, pani Staniu, od jutra będzie pani gotowała dla 6 osób. Jezu, to trzeba będzie duży kocioł kupić. Jeszcze w tym kotle się nasze głowy będą gotowały. Jezus Maria! Oj, głupoty pan gada, panie Maria! Wiem, co mówię. Pani Staniu, to może zamiast tego jednego dużego kotła pani by kupiła dwa mniejsze, żeby ich nie kusiło. Jak mniejsze? Żeby się głowa nie zmieściła. Wielkie, ale już oni mają swoje metody. Dziabną nas to pół i koniec. Będą chcieli, to nas do czajnika wcisną. Słuchajcie, to może ich tymi kababami nakarmimy. Pojedzą tego swojego jedzenia, to szału nie dostaną. A pani by umiała taki kebab zrobić? Nie wiem. Pewnie, że pani umie. Co tam, jak u nich byle gnój w sekundę kałacha złoży, to stara baba u nas kanapki nie sklei? Ja wiem, pani Steniu, wiem, bo ja to widziałem w telewizji. Oni ostre lubią i baraninę jedzą. Jezusicku, ksiądz jest spod znaku barana. Ale pani jest tępa dzida. Jak tak mówią ostre, wiem, co trzeba zrobić. Wejdzie się barana, wypatroszy, do środka się napcha siarki, pani go zaszyje, postawi im przed drzwiami. Czy rano wyjdą, patrzą baran. Rzucą się na niego, zeżrą, zeżrą, zeżrą. Będzie ich brzucho paliło, popędzą do stawu, wody się opiją, opiją, opiją i popękają jak pięty pani Steni. Tak zrobimy. Trochę chrześcijańskiej empatii, panie Maliniak. Proszę bardzo, to już ksiądz może kościół na meczet przerabiać. Nie będzie drogi krzyżowej, tylko półksiężycowa. Po łuku będziemy zapieprzać. Każą mi w tej sukience chodzić, co ma tylko dziurę na oczy. No, będzie pani miała widok jak pies z budy. A nie przyszło wam ciołki do głowy, że to nie oni nas, ale my ich na porządną wiarę nawrócić możemy. Jak ksiądz kilka lat organisty na chrześcijaństwo nie może nawrócić, to co dopiero terrorystów? To co wy opowiadacie? Co wy opowiadacie? Przecież nikt głośniej w kościele nie śpiewa niż on. Tak? Ja coś księdzu powiem. Coś księdzu powiem. Jak nas powiedzi? Ten sam organista, co tak się ładnie żegna, tą samą ręką tak potrafi żonie przypieprzyć, że ta w powietrzu ojcze nasz zmówi, zanim spadnie na mordę. No może i tak, może i tak. Wiem, co zrobimy. Jak któryś z naszych gości z Syrii będzie umiał na organach grać, to go zamienimy. Mhm. Jak te mohery popatrzą, kto tam, co to za diabeł na organach zasuwa, to dopiero będzie fala uchodźców z kościoła. Naszego organisty lepiej nie ruszać. Tak. Syn, ale nasz.
Stańku to mój mąż. Toni! Ksiądz nie otwiera! Ksiądz nie otwiera! Niech... Nie puśćcie, nie wolno! Niech się dzieje wola nieba. Aleluja i do przodu. No i poszedł. I po księdza. Może i dobrze. Nim się najedzą, to do nas nie dojdą. Za 3 dni będą mieli żarcia. Panie, powiedz, na czym to muzułmaństwo w ogóle polega? No na tym, że się z niewiernymi walczy. No też proboszcz też z niewiernymi walczy. A jak który pójdzie do spowiedzi i powie, że ma babę na boku, to od razu mu ksiądz każe dach w kościele naprawiać. On tam sam mógłby parę dachówek przybić. Jest! I co? Jak? To nie oni. A kto? Imigracja ekonomiczna. A jak to ksiądz odróżnia od uchodźców? Proboszcz sąsiedniej parafii przed 100 pożyczyć. A skąd ja mu wezmę? No? Skąd ja mu wezmę? No? Pogrzebów jak na lekarstwo, sam ledwo wiążę koniec z końcem. Jeszcze się w te franki, cholera, wpieprzyłem. Tak. Potrzebny mi był ten Rolls-Royce jak świni siodło. Po mojemu to ci uchodźcy tu miejsca nie zagrzeją. Do Niemiec uciekną. No dlaczego? No tak, ja słyszałam, że tam jest taki socjal, że tam na Guten Morgen w łapę każdemu 1000 euro dają. Co pani nie... Naprawdę? Tak, nie ma się co bać. Łatwo pani mówić, łatwo pani mówić. Bo panią to tylko zgwałcą, a nas z księdzem to zatłuką. Może nie będzie tak źle. I was też tylko zgwałcą. Walka pan, walka pan, ja!